Polska polityka zagraniczna przed i po katastrofie smoleńskiej. Jak wyglądają nasze strategiczne sojusze? Na kogo możemy liczyć w dzisiejszym świecie? Czy tragiczne wydarzenia w Smoleńsku cokolwiek zmieniły? Serdecznie, to jest program Warto Rozmawiać. Na początku pozwolę sobie na odrobinę prywatności, prywaty. Otóż chciałem bardzo serdecznie i gorąco podziękować za wszystkie wyrazy wsparcia, za wszystkie wyrazy solidarności, które przychodzą do mnie w licznych SMS-ach, mailach, listach, telefonach. To bardzo ważne w tym czasie dla mnie. Bardzo dziękuję. Te głosy są niezwykle cenne. A ja witam w studiu Jarosława Gowina, Witolda Waszczykowskiego i Marka Cichockiego. Eleganckie grono, wszyscy panowie z doktoratami, utytułowani. Witam gorąco. Witam serdecznie. W 4 tygodnie po katastrofie wiem już jedną rzecz na pewno. Otóż strona polska tak naprawdę nie ma wielkiego wpływu na to, kiedy i jak poznamy wyniki śledztwa, okoliczności, przyczyny tej katastrofy smoleńskiej. Natomiast wiemy na pewno, że inicjatywa jest po stronie Rosjan i wiemy na pewno, że tę inicjatywę Rosjanie zaczęli przejawiać już znacznie wcześniej. Dzisiaj z inicjatywy pana premiera Władimira Putina odbyła się rozmowa telefoniczna między panem premierem Putinem a panem premierem Donaldem Tuskiem. Główną istotą i głównym celem tej rozmowy było zaproszenie przez pana premiera Putina, pana premiera Donalda Tuska do wspólnego uczczenia rocznicy tragedii katyńskiej. Pan premier Tusk zaproszenie przyjął. Tydzień wcześniej, 27 stycznia, polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych oraz ambasada Rosji otrzymały informacje o planowanym udziale prezydenta RP w obchodach katyńskich 10 kwietnia. Kancelaria prezydenta dopełniła wszystkich elementów dobrego poinformowania o decyzji pana prezydenta Lecha Kaczyńskiego, dla którego oczywistym faktem jest to, że tego dnia w Katyniu Polskę powinien reprezentować zarówno prezydent, jak i premier. Jestem póki co najwyższym przedstawicielem Rzeczpospolitej Polskiej. Tak mówi konstytucja. Trudno, żeby w tym miejscu kaźni tysiący polskich oficerów prezydenta nie było. Premier Putin podkreśla z wyjątkową precyzją, że jest to jego zaproszenie po to, abyśmy wspólnie uczcili ofiary Katynia. Rosyjska organizacja praw człowieka, Memoriał, nie miała złudzeń co do intencji Władimira Putina. To przebiegłe posunięcie Kremla, które ma na celu obniżenie rangi uroczystości. Wszak do Katynia mógłby przyjechać prezydent Polski. A tak Kreml daje do zrozumienia, że można się ograniczyć do szczebla premierów. Myślę, że ze strony Kremla nie zostanie powiedziane nic nowego. Dwie wizyty czy tylko jedna? Czy premier Putin zaprosił Donalda Tuska na obchody rocznicy katyńskiej? Nagle cała sytuacja stała się bardzo zagmatwana. Nie jest ważne, kto będzie na czele, kto będzie pierwszy, kto drugi, kto poleci, którym samolotem. Nie ma rozbicia uroczystości. Jest jedna uroczystość organizowana przez Radę Ochrony Pamięci Walki i Męczeństwa. Jest jedna wizyta bilateralna premiera polskiego rządu na zaproszenie premiera rządu rosyjskiego. Tej pielgrzymce naszej, bo to jest nasza uroczystość, będzie nadana najwyższa ranga możliwa, bo będzie z nami prezydent Rzeczpospolitej. Jest oczywistością, że prezydent musi tam być. Mam wrażenie, że gra polityczna, którą podjął premier Putin, celowo izolując prezydenta Rzeczpospolitej, czyli głowę państwa, od uroczystości w Katyniu, powiodła się, przynajmniej w pierwszym etapie. Prezydent i premier nie wystąpią razem. Ja nie chcę przeceniać znaczenia symboli, ale akurat w tej sprawie symbol, rzecz bezcenna. Tak, patrzymy na te materiały i to trudno uwierzyć, że część bohaterów tego feliotonu już nie żyje. Dlaczego Polacy musieli świętować osobno? Na czym polegała ta dziwna historia, że to
premier osobno, prezydent w innym terminie. W czym interesie to było, panie ministrze? Wydaje się, że z jednej strony było to nieporozumienie po polskiej stronie. Być może premier nie był poinformowany na czas, w czasie tej rozmowy z premierem Putinem, iż już od jakiegoś czasu jest przygotowana uroczystość przez Radę Ochrony Pamięci wspólnie z Kancelarią Prezydenta, bo być może gdyby to wiedział, to przedstawiłby tę informację premierowi Putinowi i zaprosił go do wspólnego. Tego nie wiemy w tej chwili, bo my do dzisiaj nie dostaliśmy tych informacji, jak wyglądały te rozmowy, jak wyglądały również rozmowy 7 kwietnia w Katyniu. Natomiast drugi aspekt jest taki, iż wydaje się, iż Rosja nie grała jakiejś partii w Polsce, ale grała Polską w Europie. Rosja od dawna już próbuje odzyskać ważne miejsce rozgrywającego państwa na obszarze transatlantyckim. Chce doprowadzić do podziału NATO, do innego ułożenia stosunków w Europie. I na tej drodze do ułożenia sobie stosunków z dużymi państwami europejskimi stały nierozwiązane między innymi kwestie z Polską. Historyczne, bieżące. Polska była takim cierniem. I prawdopodobnie albo ktoś jednak z Zachodu podpowiedział władzy rosyjskiej, albo jest to władza inteligentna, doszli do wniosku, że trzeba coś z tym zrobić. Trzeba wykonać pewien gest. Trzeba pojechać być może na chwilę. Nieważne, co powiemy. Powiemy coś o totalitaryzmie, coś o stalinizmie. Sprawa zostanie zamknięta przynajmniej dla świata, dla Europy. I tak to się stało. Pamiętacie państwo 7 kwietnia, kiedy doszło do spotkania i tej wizyty bilateralnej, jak słusznie potem wyjaśnił po miesiącu minister arabski. Myśmy mieli problemy przez kilka dni, co de facto powiedział Putin. Bo w Katyniu powiedział o totalitaryzmie, potem w Smoleńsku na konferencji prasowej coś powiedział o stalinizmie i my tak do końca nie wiedzieliśmy, czy on się przyznał, czy nie przyznał. Był to ważny gest, oczywiście wszyscy podkreślali to ważny gest jego wizyta w Katyniu. Mieliśmy wielkie oczekiwania, nadzieję, że to coś następnie zmieni. Były zapowiedzi wydania nam pewnych dokumentów. Ale zarówno wtedy, jak i również dzisiaj po prawie miesiącu, po czterech tygodniach od tragedii 10 kwietnia, która nastąpiła, mimo całej empatii rosyjskiej, kwestia katyńska nie uległa zmianie, jeśli chodzi o prawo. Mamy w dalszym ciągu gesty polityczne, natomiast nie ma żadnej zmiany w relacjach polsko-rosyjskich, czy to w kwestii katyńskiej, czy to w innych aspektach polityki zagranicznej, na płaszczyźnie prawnej. No tak, ale czy Polacy powinni się inaczej zachować? Czy mogli się wtedy inaczej zachować? Pan Marek Cichocki. Znaczy, wydaje się, że... Przygotowując te wizyty. Był czas, tydzień, luty. Obiektywnie rzecz biorąc, mogli i powinni mogli móc inaczej się zachować. Natomiast trzeba pamiętać o tym, że od mniej więcej 2005 roku my w Polsce mamy rzeczywiście do czynienia z rosnącym problemem. Ten problem polega na tym, że takie podstawowe interesy państwa, jeśli chodzi na przykład o politykę zagraniczną, przestały być konsensualne. I nie chodzi mi o konsensualność w takim wydaniu, jaką mieliśmy czasami w latach 90. w Polsce. To znaczy, że konsens na temat polityki zagranicznej polegał na tym, że nikt nie mógł zadawać żadnych pytań ani żadnych wątpliwości zgłaszać co do reprezentowanej przez rząd politycznej linii. Tylko chodzi mi o to, że jednak niezbędne dla funkcjonowania państwa jest zdolność podstawowych sił politycznych, które różnią się pod wieloma względami, do wypracowania jakiegoś wspólnego sposobu postępowania w sprawach zagranicznych. Mam wrażenie, że my tę zdolność straciliśmy i że możemy pokazać różnego rodzaju przykłady, gdzie widać gołym okiem, jakie przynosi to straty i dla funkcjonowania państwa, dla interesu państwa.